Cześć, dzisiaj pokażę wam jak zrobić, gdy przykładowo kupiliście nowy dysk SSD, czy to np. dysk twardy, podłączyliście go do komputera czy laptopa, ale Windows go po prostu nie widzi albo nie wykrywa. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich filmów, zszedł łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A więc jeśli niestety kupiliśmy nowy dysk SSD, czy to na przykład dysk twardy, podłączyliśmy go do komputera, ale nie jest on wyszukiwany przez nasz komputer, musimy wejść w opcję Szukaj. W tym miejscu wpisujemy zarządzanie komputerem. Gdy już wejdziemy w zarządzanie komputerem, po lewej stronie wybieramy opcję zarządzanie dyskami. Jak widać, mamy tutaj wszystkie nasze partycje, ale oczywiście brakuje tego dysku, który dopiero co kupiliśmy, czy tam po prostu podłączyliśmy. Niestety nadal go nie wyszukuje. dlatego zjeżdżamy w dół i jak widać, mamy tutaj przydzielone miejsca do różnych partycji. Ale w jednym miejscu, jak widać, mamy nieprzydzielone miejsce. I to właśnie z niego stworzymy naszą nową partycję, która będzie widoczna i z której powstanie nasz nowy dysk na naszym komputerze. Dlatego klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Nowy wolumin prosty. Gdy to zrobimy, klikamy Dalej, a następnie wybieramy ile miejsca ma zawierać nasz nowy dysk. Wybieracie wartość, która Was interesuje i klikacie Dalej. Teraz musicie wybrać oznakowanie naszego dysku. Ja w tym przypadku wybiorę literę W, po czym klikam Dalej. Teraz już tylko musimy sformatować nasz dysk, oczywiście o ile nie ma na nim żadnych danych. Do formatu użyję przedstawionych ustawień, po czym klikamy opcję dalej. Następnie klikamy zakończ, jak widzicie moje nieprzydzielone miejsce zamieniło się już w partycję, czyli w tym przypadku dysk W. Po wejściu w mój komputer wynieje już teraz stworzony przez nas dysk. Tak więc jeśli ten film jest dla ciebie przydatny, szlę łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a jeśli chcesz mnie wesprzeć, to również na mój drugi kanał, gdzie codziennie prowadzimy live'y. Miłego dnia, cześć!